Czy wiesz skąd i w jaki sposób woda trafia do Twojego kranu? Jej droga, wbrew pozorom, jest długa i skomplikowana. Ale od początku. Istnieją dwa źródła pozyskiwania wody surowej, która po procesie uzdatniania trafia do sieci wodociągowej. Są to ujęcia podziemne i ujęcia powierzchniowe. Zajmijmy się tym najczęstszym przypadkiem, czyli studniami głębinowymi. Pracuje w nich bardzo specjalistyczne, niezawodne urządzenie, które zaprojektowano po to, aby z jak najmniejszej średnicy studni uzyskać jak najwięcej wody pod wymaganym ciśnieniem przy jak najmniejszym wydatku energetycznym. To jest właśnie podwodny zespół pompowy lub, mówiąc kolokwialnie, głębinówka. Produkujemy pompy głębinowe o umownej średnicy zewnętrznej od 3 do 14 cali, o wydajnościach od 1,5 m3 na godzinę do 420 m3 na godzinę i wysokościach podnoszenia od 10 do 600 m słupa wody. Pompy głębinowe mają zastosowanie praktycznie we wszystkich branżach, od zakładów wodociągowych, poprzez przemysł spożywczy, do odwadniania kopalń głębinowych i odkrywkowych. Znaleźć je można nawet w instalacjach do naśnieżania stoków narciarskich. Ze studni głębinowych woda surowa pompowana jest do stacji uzdatniania wody, gdzie odpowiednie urządzenia technologiczne oczyszczają ją i sprawiają, że staje się zdatna do picia. I tam również można znaleźć inne pompy z asortymentu hydrowakum. Bardzo często jako pompy technologiczne stosuje się pompy odśrodkowe jednostopniowe typu NHV oraz ich odmiany monoblokowe MVA, MVB, MVC. W wersji pionowej w układach liniowych stosujemy pompy MVL. Pompy NHV są powszechnie wykorzystywane do transportu wody czystej w systemach wodociągowych. Instalowane są m.in. w pompowniach pośrednich, charakteryzują się wysoką niezawodnością i łatwością eksploatacji przy stosunkowo niskim zapotrzebowaniu energetycznym. Jesteśmy w samym sercu przedsiębiorstwa wodociągowego na pompowni drugiego stopnia w stacji uzdatniania wody w części agregatów pompowych. To stąd pionowe pompy dwustrumieniowe od Hydrovacuum pompują wodę uzdatnioną do rurociągu tłocznego, do miasta, do użytkowników. W procesach wymagających transportu relatywnie dużej ilości wody w warunkach ciągłej, bezawaryjnej pracy, przy niskich kosztach eksploatacji i z gwarancją wysokiej sprawności urządzenia, idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie pomp dwustrumieniowych. Pompy dwustrumieniowe firmy Hydrovacuum występują w dwóch wariantach konstrukcyjnych: poziome DHV oraz pionowe DVV. Są to jednostki jednostopniowe typu inline z korpusem dzielonym osiowo, a ich cechą charakterystyczną jest posiadanie wirnika obustronnego ssania, potocznie zwanym dwustrumieniowym. To właśnie od rodzaju wirnika przyjęto nazwę pompy. Zastosowany wirnik obustronnego ssania ma ogromną zaletę w postaci dużej zdolności zasysania wody z przestrzeni, w której lustro wody jest sporo poniżej osi pompy. Zobaczmy, gdzie instalowane są pompy dwustrumieniowe na drodze dostawy wody do Twojego kranu. W ujęciach wód powierzchniowych, w dużych pompowniach sieciowych, jako pompy transportujące wodę głównymi magistralami miejskimi, ale i w wewnętrznych instalacjach technologicznych przedsiębiorstw wodociągowych, na stacjach uzdatniania wody oraz jako pompy płuczne i tym podobne. Niski koszt transportu wody realizowany za pomocą pomp dwustrumieniowych w odniesieniu do pomp jednostrumieniowych zawdzięczany jest dzięki ich niezwykle wysokiej sprawności sięgającej do 91%. Ze stacji uzdatniania woda
Po procesach technologicznych takich jak napowietrzanie, filtrowanie, ozonowanie, lampy UV trafia do zbiornika wody uzdatnionej, skąd przesyłana jest siecią wodociągową do bezpośrednich odbiorców. Tu w grę wchodzą układy pomp sieciowych, nazywane zestawami hydroforowymi. Zbudowane z wielostopniowych pomp pionowych są to m.in. pompy OPA, OPB, OPF i OPV. Zestawy te mogą mieć różną geometrię i wymiary. Indywidualizacja projektowanego układu to duża przewaga zestawu produkcji hydrowakuum nad innymi wielkoseryjnymi układami dostępnymi na bogatym rynku pompowym. Układy te służą do podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej celem umożliwienia transportu wody do użytkowników pomimo zróżnicowanej geometrii sieci oraz dużych dystansów przesyłowych. Znajdujemy się w mieście na pompowni wody, która zaopatrza w wodę około 4000 mieszkańców. Miasto to charakteryzuje się bardzo zróżnicowanym ukształtowaniem terenu. Z tego względu podczas modernizacji obiektu dokonano instalacji dwóch zestawów hydroforowych. Jeden z nich zasila wodę strefę niską i pracuje z wydajnością 100 m sześciennych na godzinę przy wysokości podnoszenia 69 m. A drugi zasila strefę wysoką, pompując 350 m sześciennych na godzinę przy ciśnieniu 48 m słupa wody. Oba zestawy wyposażone są w wysokosprawne, wielostopniowe pompy typu OPF w układzie inline, które pozwoliły na znaczącą redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej na tej pompowni, co jest obecnie bardzo istotne z uwagi na rosnące ceny prądu. Każda lokalizacja ma swoją niepowtarzalną specyfikę, dlatego istotne jest indywidualne, dedykowane podejście do realizacji inwestycji oraz prawidłowy dobór urządzeń, co pozwala na właściwe funkcjonowanie całego systemu wodociągowego wraz z wykorzystaniem produktów hydrowakuum. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, skąd się bierze woda w Twoim kranie. Jeśli chcesz jeszcze więcej porozmawiać o pompach i o wodzie, nie wahaj się z nami skontaktować. Z przyjemnością zapoznamy się z Twoimi zagadnieniami i znajdziemy właściwe rozwiązania.